kochani, dzisiaj postanowiłam zrobić dla Was taki filmik Chit Chat Makeup oraz fryzura będzie, tak będzie. Ostatnio Wam się bardzo spodobało to zdjęcie na moim Instagramie, które tak po prostu pomalowałam się, zwykła kreska. Tak naprawdę makijaż nie jest jakoś mocno skomplikowany. Ale postanowiłam, że zrobię dla Was i tą fryzurę, i make-up, żebyście zobaczyli, jak w taki delikatny sposób można zrobić taką transformację w bardzo prosty sposób, ale efekt jest naprawdę moim zdaniem też piorunujący. Zanim przejdziemy do wykonania makijażu, najpierw zrobimy sobie włosy. Ja już tutaj rozgrzałam moją lokówkę stożkową, która jest firmy No Firmy, czyli ja ją kupiłam w Stanach. Jak byłam w zeszłym roku. I tak naprawdę będziemy potrzebować tego. Będę potrzebowała suchego szamponu Batiste. Akurat to jest ten Floral Essence. I dodatkowo mój ostatnio ulubiony lakier do włosów z Got To Be Rise and Shine, który daje taki fajny efekt na tych włosach. Farby trochę zmieniłam, tak jak widzicie. W ogóle różowy ton się już wymył z tej lądy, tak więc bez sensu jest farbować włosy czymś, co się po prostu wymywa w bardzo ekspresowym tempie. Zmieniłam oświetlenie, możecie zauważyć, że jest takie inne. Już nie doświetlam się ringami, tylko kupiłam dwa softboxy profesjonalne 40x60 z żarówkami, takim właśnie oświetle temperaturze stale 5400 i myślę, że teraz to oświetlenie nabiera już takiego sensu, że nie jesteście rozpraszani i ja mogę do Was mówić. Tak to wygląda. Dobra, kochani, przejdźmy do ułożenia włosów. Zanim będę kręcić moje włosy, mam tutaj przelany, bo to nie jest to, tutaj mam po prostu przelany taki termo ze Schwarzkopfa przeciwko jakby wysokiej temperaturze i ja troszeczkę zanim je skręcę, zabezpieczę je przed tym procesem palenia. Moja mimika, wiem, jest fantastyczna podczas układania włosów, więc się nie śmiejcie, bo nieraz jak robiłam dla Was filmiki z fryzurami, to mi dokuczaliście, że mimika moja jest bezbłędna. Ja też tak uważam, bo jak ja później to montuję, to też to oglądam, uwierzcie mi. Będziemy potrzebować takich klipów. Mi one zostały z lat 20, jak pisała Monikę, tak więc będziemy potrzebować kilku takich klipów. I będę potrzebować grzebienia. I tak naprawdę zaczynam od góry układanie włosów. Chodzi mi o właśnie oddzielenie takiego pasa tych włosów. Tak jak widzicie, ja sobie włożę tutaj paluszek, żeby oddzielić. Pasmo włosów. I teraz tak. Nakręcam. I odwracam. Nie mam niestety rękawiczki do mojej stożkowej lokówki, więc... więc... takiego loczka upinam sobie w ten sposób, tak żeby się przynajmniej trzymał. Skóry głowy możecie mocniej go spiąć i biorę się za następne włosy. Jeśli chcesz mieć więcej tych loczków, jakby bardziej objętościową tą fryzurę, wystarczy, że będziesz brać mniejsze pasma tych włosów. I nawijam, po czym obkręcam lokówkę. Zobaczcie, co robię z lokówką, bo to jest bardzo ważne. Dzięki temu mam taki dosyć niestandardowy skręt tych włosów. Podobną technikę wykorzystuje się w robieniu właśnie fal lat 20. I biorę klipa i spinam sobie takiego loczka. Chodzi mi o to, by te pasma włosów były duże, żeby one nie były właśnie małe, bo dzięki temu ta fryzura nabiera takiego bardziej luźnego stylu niż formalnego i właśnie o taki efekt mi chodzi. I następne pasmo zawijam już do tyłu
I również obkręcam lokówkę. Wyglądam teraz bardzo atrakcyjnie. Nie sądzicie? Dobra, biorę teraz mój lakier z Got To Be, Rise and Shine. I staram się spryskać każde pasmo. I teraz przejdziemy do makijażu oka, a w tym czasie włosy będą się utrwalać. Zaczynam od podkładu. Podkładem będzie to Inglot HD w odcieniu 73 oraz w proporcjach 1:1. Jest to baza rozświetlająca z Rouge Bunny Rouge. I dosłownie jedną pompkę tej bazy oraz jedną pompkę podkładu. No, może tak dwie pompki. W zależności od tego, jaki efekt chcecie uzyskać. Biorę mój pędzelek do podkładu i mieszam. I zaczynam od centralnej części twarzy. Rozprowadzanie. I kieruję się teraz do zewnętrznych części twarzy. I nie włączyło się nagrywanie, albo odbił mi przycisk. Tak jak już powiedziałam wcześniej, ale powtórzę się drugi raz. Chciałabym podkreślić moją buzię, zakryć wszelkie zasinienia pod oczami. Mam tutaj dwie takie nowości. Są to dwa podkłady w sztyfcie z Bobbi Brown. Jeden to jest Warm Honey 5,5 i drugi to jest Warm Ivory 1 numerek. I dałam już w okolice odrobinę pod oczami. Chodzi o to, by nie było to bardzo dużo. Oraz ten ciemniejszy stick dam tylko w okolicy kości policzkowych, w tej okolicy skroniowej. Możemy również odrobinę dać w okolicy żuchwowej. Biorę pędzelek Zoeva i jest to taki jeden z moich ulubionych języczków, 112 numer, i delikatnie wklepuję korektor pod okiem. Możecie na co dzień używać takich sticków, ale po prostu starajcie się ograniczyć jakby ilość produktu kładzionego na twarz do minimum. Serdecznie Wam polecam te sticki, bo są naprawdę rewelacyjne, pięknie. Nakłada się po prostu w okolice, nawet pod oczami, ma lekko tłustą konsystencję. Więc pięknie się rozprowadza.
Następnie ulubiony MAC Skin Finish Mineralny i tu jest w odcieniu Light Plus oraz pędzel Zoeva 107. Zacznę od brwi i takie nowości u mnie to są farbki od Make Up Revolution i są to w trzech kolorach kupione. Powiem Wam tak, że produkt jest genialny, ale jako produkt solo, taki, który miałabym używać tylko jakby w jednym kolorze, nie sprawdzi się totalnie pod żadnym względem, dlatego że te kolory są albo za jasne, albo za ciepłe, albo za zimne. Będę mieszać te dwa kolory, to jest ten najciemniejszy i ten dla blondynek. Chodzi o to, by więcej wziąć tego produktu dla blondynek, mniej więcej tyle. I dosłownie kapeczkę, pokażę Wam w jakich proporcjach, ja to rozrabiam. W takich mniej więcej proporcjach jest rozrobione, to jest dosłownie kapeczka. I mieszam, by uzyskać idealny, chłodny odcień brązu pod właśnie do wyrysowania kształtu moich brwi. Następnie wypełniam pozostałą część i tu mam z Anastasia Beverly Hills i jest to medium brown, są to pudry, one są niesamowicie wydajne, ja już ten mam około 2 lat i nie wspomniałam, wcześniej robiłam to pędzelek, jest to MAC, tak jak widać i teraz go po prostu wytarłam, biorę ten jaśniejszy odcień. Następnie żel do brwi Anastasia Clear Brow Gel, jeden z najlepszych dostępnych na rynku żeli do brwi, który kosztuje bagatela ponad 100, ale jest wart każdego grosza, więc Wam serdecznie polecam. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że Anastasia ma wejść do Polski. Ktoś mi o tym powiedział, że ma wejść do Sephory w Polsce. Potwierdźcie, czy to prawda, bo tylko plotki słyszałam. I ile z plotek jest prawdy? Jak to prawda, to mój portfel strzeż się. Tak jak widzicie, brwi mam zrobione. Jeszcze pokuszę się o delikatne wyrysowanie, podkreślenie jakby dolnej części ich, tylko pędzel jakiś znajdę. Jako bazy na oko użyję z Essence i jest to efekt eyeshadow w odcieniu 02 Brazilian Sunset. To jest niesamowicie podobny do tej bazy z Urban Decay, taki cień trwały w kremie, który widzicie jak położę na powieki, zamieni się od razu w taki właśnie metaliczny cień i nadaje się super jako właśnie baza taka błyszcząca. Nie posiada żadnych drobinek, ma fajną, lekką konsystencję, łatwo się rozciera. Same plusy. Mam go w 2 odcieniach. Tu mam taki numerek 117 i pędzelek Zoeva. I jest to 224. I zaznaczam załamanie powieki.
Następnie zależałoby mi, by rozświetlić mocno górną powiekę, dlatego pigment z Kobo Pure Pigments. Jest to odcień 505 Seashell. I nanoszę go na całą powiekę ruchomą. Makijaż oka nie będzie mocno skomplikowany, ale będzie dosyć łatwy w wykonaniu. I mam tutaj również Kobo cienie i wyciągam, mam tutaj 111, który wpada w lekki róż i tym samym pędzelkiem brwiowym. Ma on takie fajne, jasne wykończenie, jest on matowy, ale delikatnie tonacją wpada w różowe tony. Chodzi o to, by lekko zmatowić łuki brwiowe, żeby nie były takie mocno święcące, jeśli cała uwaga ma błysku skupić się na górnej powiece. I teraz namalujemy kreskę na górnej powiece. Ja do tego celu użyję cake linera z Kryolanu i odrobinę zmoczę pędzelek Duraline z Inglota. Kreski są gotowe, ale są jeszcze takie jakby trochę za blade na mój gust, więc odrobinę tutaj z palety Makeup Revolution czarnego cienia i delikatnie pokrywam. Dzięki temu uzyskuję mocną czarną kreskę. Wracam do cienia 117 z Kobo i taki mały pędzelek Zoeva, który ma numerek 230. Mam tutaj taką nowość z Colistara i jest to maskara Shock. Następnie przykleję rzęsy. Mam tutaj Neiha 515, taki fajny model, ale utnę te początki, żeby mieć taki bardziej właśnie skośny kształt tych rzęs i dam jakby takie pół. Chodzi o to, by uzyskać mniej więcej coś w tym stylu. I będę teraz przyklejać. Makijaż oczu jest gotowy, teraz wykontruję moją buzię dwoma bronzerami z Kobo. Pierwszy to jest 308 Sahara Sand, drugi to jest 311 Nubian Desert. Zaczynam od tego najjaśniejszego koloru. I delikatnie postaram się podkreślić kość policzkową. Widzicie, idealnie nadaje się ten kolor dla osób o jasnej karnacji, tak jak ja, które się nie opalają, ale wcześniej pomógł mi delikatny stick brązujący, by uzyskać właśnie taki efekt odciętego policzka. Następnie, by delikatnie wyostrzyć kość policzkową, biorę 311 ciemniejszy odcień i pędzel Zoeva 109. I tylko delikatnie do połowy policzka wyostrzam. Następnie rozświetlacz, również Kobo 310 Moonlight. I
Obowiązkowo daję na szczyt kości policzkowej. Na szczyty policzków dam z NYX-a jeden taki ulubiony, jest to Summer Peach PB27 kolor. I naprawdę w małej ilości, by tylko rzucić taki kolor na policzki. Na usta dam mój ulubiony błyszczyk, jest to Dior Addict w odcieniu 003. Możemy przejść teraz do ułożenia włosów. Teraz muszę rozklipować moją fryzurkę. Jak widzicie, loki się zrobiły takie mocno naturalne. To jest właśnie fajne. Wezmę sobie bliżej. Chodzi mi o to, by te włosy miały naprawdę taką naturalną formułę. By nie były bardzo mocno poskręcane, tylko tak dosyć właśnie naturalnie. I teraz, by unieść włosy od nasady, użyję właśnie suchego szamponu, ale tylko tutaj w pierwszej części włosów. I teraz użyję grzebienia z grubszymi oczkami, podzielę włosy. Muszę delikatnie rozczesać te włosy i ułożyć je po prostu rękoma. Jak już ułożycie włosy, wystarczy utrwalić je małą ilością lakieru. Głównie chodzi mi o to, by włosy były delikatnie podkręcone, żeby nie były takie mocno obciążone, by nie był to jakiś taki sztywny tapir. Dzięki temu te włosy będą fajnie również pracować w ciągu dnia. I tak prezentuje się gotowy makijaż oraz taka szybka bardzo fryzura. Tak naprawdę wystarczy delikatnie podkręcić włosy lokówką, następnie przypiąć klipami, utrwalić później lakierem i mamy przez cały dzień miękką, fajną fryzurę, taką nieciężką, nienatapirowaną, a są fajne loki, które się naprawdę utrzymują o dziwo bardzo długo. Jest to taki jeden z moich ulubionych chyba makijaży, looków, które tak najbardziej chyba wy mnie też lubicie w ogóle w takim wydaniu, taka a la Marilyn Monroe. Brakuje tylko pieprzyka i to jest właśnie taki look a la Marilyn Monroe, właśnie taka długa krecha wyciągnięta, delikatnie podkreślone oko. Sztuczne rzęsy są opcjonalne, jeśli macie ładne swoje rzęsy, to nie musicie po prostu przyklejać sobie, ja mam swoje dosyć krótkie, więc by uzyskać taki bardziej spektakularny efekt oka, zawsze dodaję odrobinę tych sztucznych rzęs, by optycznie powiększyć to oko i je unieść. Kochani, piszcie, co sądzicie o takim filmiku. Fryzura i makijaż gotowe. Ja w takim razie zabieram się za nagrywanie kolejnych dla was filmików dzisiaj. Przesyłam gorące buziaki i do następnego. Pa!